Dzisiejsze podsumowanie tygodnia poświęcone będzie głównie Zgromadzeniu Ogólnemu Światowego Stowarzyszenia Technopolii, które odbyło się w Gliwicach. Tak dużego międzynarodowego wydarzenia nie było w naszym mieście od lat. Gościliśmy kilkudziesięciu reprezentantów stowarzyszenia z całego świata, głównie z państw, które są dzisiaj liderami innowacji – Korei Południowej, Japonii, Tajwanu i Chin. Generalne zgromadzenie World Technopolis Association były to 3 dni konferencji, sympozjów i warsztatów oraz szereg imprez towarzyszących, podczas których można było spotkać ludzi, którzy już dziś tworzą historię przyszłości. To impreza bardzo ważna dla naszego miasta. Dzięki niej Gliwice mają szansę zaistnieć w Polsce i na świecie jako miasto innowacyjne. W poniedziałek oficjalnie ruszyło w Gliwicach 8. Generalne Zgromadzenie Światowego Stowarzyszenia Technopolii. Rano goście z całego świata zwiedzili nasze miasto. Członkom WTA bardzo podobała się gliwicka radiostacja. To najwyższa konstrukcja drewniana na świecie. Później, po krótkim spotkaniu w Urzędzie Miejskim, goście pojechali zobaczyć kilka zakładów działających w gliwickiej podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej. O godzinie 16 odbyło się posiedzenie zarządu tej organizacji. Przypomnijmy, że prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz, jest członkiem ścisłego grona kierującego pracami WTA. Podczas spotkania w ratuszu omówiono wszystkie formalne kwestie funkcjonowania stowarzyszenia, w tym jego budżet i plany na przyszłość. O godzinie 18 nastąpiło oficjalne otwarcie zgromadzenia w Gliwicach. W uroczystości wzięli udział m.in. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a także prezes WTA, a zarazem burmistrz miasta Daejeon w Korei Południowej, w którym mieści się siedziba organizacji. Więcej informacji na ten temat we wtorkowym ekspresie. W światowych i ogólnopolskich mediach co rusz pojawiają się informacje, że znów będziemy musieli zmierzyć się z kryzysem. Nie bez kozery więc, światowy kryzys gospodarczy był głównym tematem pierwszej konferencji World Technopolis Association w Gliwicach. Spotkanie odbyło się w auli drewnianej odrestaurowanej kilka lat temu cechowni byłej kopalni Gliwice, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Profesor Jerzy Buzek przypomniał, że Nowe Gliwice, gdzie jeszcze do niedawna działała kopalnia, są idealnym przykładem antykryzysowych rozwiązań. Kopalnia Gliwice została zamknięta pod koniec lat 90. Gdyby nie inkubator przedsiębiorczości, Technopark i Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, to miejsce byłoby już tylko wspomnieniem. Przekonywał były premier, a prezydent Frankiewicz podkreślał, że dzięki temu, iż miasto w 2005 roku wstąpiło do elitarnego grona technopolii, które skupia WTA, dziś może się rozwijać. Więcej na ten temat w ekspresie z 12 września. Roboty mobilne, wirtualna sala operacyjna, bezzałogowe samoloty, a nawet egzoszkielety wspomagające ludzką rękę, która nie jest w pełni sprawna, na przykład po wypadku. Kilkadziesiąt innowacyjnych firm oraz instytucji prezentowało swoje projekty na 4. Dniu Nauki i Przemysłu w Gliwickim Technoparku. Największą uwagę wśród kilkudziesięciu wystawców przyciągała m.in. wirtualna sala operacyjna, która służy do planowania operacji, a także prototyp robota kardiochirurgicznego Robin Heart. To wielozadaniowy, zdalnie sterowany robot do wykonywania i wspomagania operacji na sercu, a także zabiegów w innych dziedzinach chirurgii. Być może już niedługo zastąpi rękę chirurga. Ale to nie koniec medycznych wynalazków, jakimi polskie firmy i instytucje chwaliły się na tegorocznym Dniu Nauki i Przemysłu. Firma Exotech zaprezentowała sprzęt do zrobotyzowanej rehabilitacji – egzoszkielet ramienia. Wystarczy podpiąć to urządzenie do mięśni, napinać je i w ten sposób sterować egzoszkieletem. Więcej informacji na ten temat w ekspresie z 13 września. 12 września na Placu Krakowskim odbył się koncert Ewy Farnej i Blue Cafe, który przyciągnął tysiące fanów. Koncert został zorganizowany z okazji 8. Generalnego Zgromadzenia WTA w Gliwicach. Mimo że w trakcie imprezy zaczął padać deszcz, ludzie pozostali na placu. Ewa Farna przyjechała ze swoim zespołem z programu Bitwa na Głosy. Koncert rejestrowany był przez Telewizję Polską i będzie go można zobaczyć w jednym z kolejnych odcinków programu. Blue Cafe dało świetny występ z ciekawą choreografią i wszystkimi największymi przebojami.
15 i 16 września odbędą się 10 Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jubileuszowa edycja przedsięwzięcia, którą organizuje Muzeum w Gliwicach, poprowadzi nas szlakiem drewnianych kościołów w ziemi gliwickiej. W ciągu 2 dni będzie można zwiedzić wraz z przewodnikami okoliczne drewniane świątynie, poznać ich historię, technikę budowy i zdobnictwa. Gliwiccy muzealnicy przygotowali 3 trasy wycieczek, na których znalazło się 13 zabytkowych obiektów. Program imprezy można znaleźć na stronie Gliwickiego Muzeum. 16 września odbędzie się ostatni seans w tej edycji kina plenerowego. Miłośnicy filmów spotkają się tym razem w Parku Chopina o godzinie 18:30. Wstęp jest bezpłatny. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia za tydzień.